Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Suicide Guys Sleeping Deeply, czyli drugiej części Suicide Guide. Przypominam, że giereczkę dostałem dzięki uprzejmości twórców gry. I zachęcam was do oglądania, zostawienia łapki, komentarza w dół, komentarza w górę. Subskrypcji. No i zapraszam też na Twitcha, gdzie ogrywaliśmy tą gierkę długi czas temu, bo wy to widzicie pewnie pod koniec stycznia. A my to nagrywamy na początku stycznia, więc jeżeli chcecie być szybciej niż inni, to częściej trzeba wskakiwać na Twitcha. Link w opisie filmu. Kontynuujemy przygodę. Powiem wam tak szczerze, że wczoraj wieczorem próbowałem zrobić tutaj trudną misję na live'ie. O, to wam pokazuję. Cały czas zbieram na live'ie na kebaby, bo chcę mieć taki brzuszek piękny, jaki ma ten pan. Żeby się upodobnić do swojego mastera. Wczoraj robiliśmy ostatnią misję, moi drodzy, i okazało się, że nawet jej nie zrobiłem. Ale oczywiście... Pracownik miesiąca. Ale oczywiście zapomniałem włączyć nagrywania i się nie nagrało. Tu pamiętacie tego żelka, jak robiliśmy? No i została nam tutaj ta... palmucha. Mamy już, widzicie, trofeum, bo je znalazłem gdzieś niechcący. To spoko. Aczkolwiek my nie zrobiliśmy tej misji, więc musimy ją zacząć od nowa. To same mięśnie. Fajnie jest oglądać live, ale potem nie ma co oglądać po live. No jest dużo rzeczy, które były na live'ie, a nie było na live'ie, a są na tubach, mój drogi. Nie zawsze wszystko jest na tubach i nie zawsze ty jesteś cały czas na tubach. Zatem, moi drodzy, co wiemy? Co wiemy o tej mapie? Wiemy już, że tu jest krzyżyk i wiemy już, że tutaj gdzieś będzie łopata. Jesteśmy cwane gapcie, bo wiemy też, co musimy zrobić na początku tej misji. Halo, gdzie jest krzyżyk? Kop, grubasie, kop. No i co? No kop. Ale jajca. Gdzie jest mój korek? Hehe, dobre jaja, nie mam korka, moi drodzy. O, już się zmęczył, no już się zmęczył. Korka mi zajebali. Powinienem dostać korka, halo? Gdzie jest mój korki Thatcher? To, co musimy zrobić, moi drodzy, w tej misji, to przekracza ludzkie pojęcie. No dobra. Na pewno chcemy tutaj zrobić jedną magiczną rzecz, czyli wziąć kaktusa. Halo, kaktus. Halo, kaktus. Czy tam ananas? Raczej kaktus. Raczej ananas. Raczej po prostu orzech. Dobra, wrzucimy to tutaj i to się zaświęci. Dobra. Teraz to, co wczoraj szukaliśmy. Wczoraj na live obszedłem całą tą mapę i znalazłem praktycznie wszystko, co było potrzebne do znalezienia. I teraz możemy z czystym sumieniem podejść tutaj do tej małpki. A gdzie jest piłeczka? A piłeczka leży na stole. Dobra, wziąć tą piłeczkę jego. Wycelować. I bum! No nie poszło nam zbyt dobrze. Weźmy większą piłeczkę. Od razu lepiej, co? Bum! No, małpka. Gdzie jest mój korek? No dobra. No dobra, idziemy zrobić tutaj. Może tutaj znajdziemy korek. Może to jest pierwszy krok i może tutaj powinniśmy najpierw zdobyć korek. No i dobra. Tu już mi się nie podoba od razu, to wam mówię. Dlaczego mi się tu nie podoba? Bo to jest na czas i na czas skakanie, a wiecie, jaki ja jestem Tommy Lee Jones w Ściganym. Słaby ze mnie Tommy Lee Jones i słaby ze mnie Ścigany. Ale może ćwiczyłem całą noc. Moi kochani, ćwiczyłem całą noc, wskoczyłem. I kto mi teraz powie, że jestem cienias? Kto mi powie, że jestem cienias? Kto? Kto mi powie, że jestem cienias? Dobra, mamy korek i musimy gdzieś zatkać jakąś mordę. Znaczy mordę. Buzieczkę. Buziunie. Moi drodzy, to się nazywa skill. Dobra, gdzieś tu pływała ta woda, nie? Gdzieś tu była ta jedna. Koło tej małpy coś tu pływało, nie? Halo. Szukamy browara, który leci strumieniami. Szukamy jakiegoś browara. Halo, gdzie jest jakiś browar? Tu jest jakiś browar. Gdzie on leci? Tam, dobra. To idźmy tam, to nie jest ważne, gdzie idziemy chyba, nie? Musimy te korki wszystkie... Boże, ten korek jest taki duży, zaraz, ale to idzie nie w tą stronę. Dobra, my idziemy w tą stronę. Halo, halo.
Halo Maciej, halo Maciej. Nie w tą stronę. O, jest nasz koraz. O, ściągaj go. Elegancko. Elegancko. To jest pierwsza z rzeczy, którą mieliśmy zrobić. Problem jest w tym, że tu powinien gdzieś nam leżeć drugi korek tak o po prostu luzem za to, że wygraliśmy konkurs. Halo. Halo, wczoraj tu leżał korek. Halo. Za to, że pięknie zrzuciłem wszystkie butelki. Dawaj małpo, mój korek. Nie chcę maskotek, won mnie z tymi maskotkami. Dawaj korek. Halo. Dawaj mi nagrodę. Bo cię rzucę piłką. Dawaj mi mój korek. No oszukują mnie na każdym kroku, wczoraj tu mi dali korek. Wczoraj dostałem tu korek, powaga, to nie są żarty. Wczoraj dostałem tu korek. Oszukali mnie. Wczoraj dostałem tu korek. No nic, idziemy zobaczyć, czy... O, jest tu korek, dobra. Siemano. To może tu dostałem ten korek w nagrodę, okej. Okay. Idziemy szukać nowego spływu, jest nowy spływ kajakowy. Pędzimy, skam w biały dzień, zła kolejność, nie dla grubasa, nie ma kolejności. Zasuwamy po browarku. Cała idea gry dla tych, którzy jeszcze nie byli na live, polega na tym, że nasz bohater w pierwszym odcinku nachlał się browara 99%, a teraz, żeby się obudzić, to musi się zabić w swoim śnie i wszystkie te plansze polegają na tym, żeby on robił odpowiednią kombinację wszystkich rzeczy, które twórcy zaplanowali, żeby w sumie doprowadzić do tego, że ginie. Ej, halo. Halo, korek. Halo. Halo. A tu korek gdzie jest? No i co? Oszukują mnie na każdym kroku. Co za oszukana gra. Dobra, idziemy szukać trzeciego korka w takim razie. Idziemy szukać trzeciego korka w takim razie. Teraz już te same przyjemności. Kopałeś już? Co miałem kopać? Idziemy szukać następnego korka. Jak go nie widzi? Tam był ten korek i ja go nie widziałem? No weź nie żartuj sobie ze mnie. Że tam po wykopaniu był ten korek i ja go nie widziałem. No weź sobie ze mnie nie żartuj. Nie, nie ma, okej. Bo już myślałem, że jestem jakiś ślepy albo niedorobiony. Dobra, koło tego dźwigu, dobra, tam jest. Widzicie? Widzicie tą małpę? I ona się teraz bezczelna skitra z tym korkiem, jak do niej podejdę. Widzicie, jaka chamka? Dobra, my ją załatwimy inaczej. Gdzie tu są te nasze dorzucania, kuleczki? Halo? No jakaś mapa nam się uwzięła. Teraz nie mam tu żadnej... żadnego ananasa do rzucania. Muszę tak daleko aż cofać się. Chodź tu. Gdzie jest ta małpa? Ono tu! Ono tu! Wczoraj to wszystko szukaliśmy, moi drodzy. Ale niestety okazało się, że nie nagrałem i okazało się dodatkowo, że i tak nie skończyłem tej planszy. Dobra, trzeba się rozejrzeć, gdzie ona była. Tam jest, dobra. Trzeba ustalić odległość, przy której ona się chowa. Dobra, jest. Jest. Ciągle jest. Ciągle jest. Dobra. Troszkę za nisko. No tego nie ćwiczyłem w nocy. Ej, wyłaź. Bum! W czachę! Prosto w czachę. No i idziemy zatkać trzecią buźkę. Siemano buźka. Klum. Browar się powinien napełnić. Elegancko. No ale to nie jest jeszcze pełny browar. Powinna być pod łopatą jeszcze dla nas jedna... Zabił małpę. Kokos czy ananas podobne. Kurde, desynchro mam. Jakie masz desynchro? No bo jeszcze jedna mordka jest chyba do zatkania, nie? Huhu! Czekajcie, gdzie jest przód? Tu jest przód. Bo później będziemy, moi drodzy, robić... O, krowa. Zobacz. O, i krowa już nie pije piwska, bo zatkałem. Elegancko. A tu była krowa alkoholiczka. Gdzie jest przód piwka? Tam. Tu będziemy później robić takie, wiecie, magiczne zabawki.
Możemy sobie nawet początek przejść, żeby nam się odblokowała ten punkt kontrolny. A, on się od razu odblokował, o co tu chodzi? Przecież tu jest nie halo. Halo. I to dzisiaj będziemy musieli zrobić, wiecie co? To jest dramat, nie? Bo ja tam nie dam rady wskoczyć, nie? Bo problem jeszcze jest taki, że to zaraz zginie, nie? Dobra, już nawet tam nie wchodzimy. Problem jest taki, że to zaraz się schowa po prostu, nie? Ja już nie zdążę nawet tu do tej rampy dojść i już minie czas, nie? No zdążyłem do rampy dojść, elegancko, ale to nie ma co skakać nawet, bo to lada chwila opadnie, nie? O, bzium! Więc generalnie to jest największy hardcore, jaki mamy dzisiaj do zrobienia, aczkolwiek musimy jeszcze znaleźć jeden korek. Pozwolicie, że będziemy sobie skakać po mapie, bo może coś więcej znajdziemy. Czyli na przykład nasz upragniony korek. Gdzie jest korek? Tu powinien być korek. Tu powinien być wykopany korek, no. No moi drodzy, no i co? Patrzcie, no co za chamstwo, widzicie to? Ja wykopałem tam korek, a on się tutaj pojawił. Wypadł mnie z tą trampoliną, bierz korek. Dobra, mamy ostatni korek. Zamiast w ziemi był obok. Gdzie jest korek, gdzie jest krzyż, dokładnie. Sprawdź wokół, może wykopałeś. Znalazłem już. Szukamy teraz czwartego wylewu. Bo mu kopa dałeś. Piko! Dobra, gdzie jest czwarty wylew, ja się pytam. Ja się pytam, gdzie jest czwarty wylew i dlaczego przede mną. Dobra, i w tej chwili zatkamy całą butelkę piwną. Nie, to idzie nie w tą stronę, dobra, musimy iść w tą stronę. Bo tamta strona idzie do butelki, a my musimy zatkać pijoka. Pozdrowienia dla Mawiosa, jeżeli ogląda odcinek, gdzie jesteś Mawiosie, wszyscy cię szukają. Ale specjalnie dla ciebie zatykam pijoka. Bum! I zobaczcie, co tam się dzieje, smok wstał. Wstał smok. I mówi, nihuhu, browaro jest moje. Tak, Maćku, wodospad idzie w górę. Wodospad idzie w górę. No i dobra, moi drodzy, i teraz jest najciekawsza zabawa przed nami, czyli tak zwane 3 godziny próby skoku. 3 godziny skakania. Tu jest to pożywionko. O, tu nawet jest narysowane na znaczku, że ma być ananasik, kaktus czy dynia. Powiedzmy, że to jest ta, no, oberżyna z Gimperium. Bierzemy nasze nowe skoczki. No i moi drodzy, jakby to powiedzieć, 13 minut zdrażaliśmy się do tego momentu, żeby teraz przez 60 minut próbować go przejść. Także od tej pory rozpoczynamy coś, co nie udało mi się jeszcze zrobić. To znaczy, że będzie zabawa jak na pierwszych odcinkach z... No halo? Nie wcisnąłem? Że będzie zabawa jak na pierwszych odcinkach, kiedy to latałem za kulką. No klikam to. Halo. No i co? I co, wy zgłupieli? Dawaj mi to. Jest. Dobra. Już mam opóźnienie kilka sekund, bo już powinienem być tutaj na tej platformie z boku. I to mnie wkurza czasem, że on przestaje skakać. Że on sam z siebie przestaje skakać, jak chce skoczyć, później spadam. Dobra, musimy to zresetować. Czyli trafiamy. Trafiamy jeszcze raz, zresetowaliśmy. Teraz odpalamy.
I zasuwamy od razu do tej bocznej ścianki, nie? Dobra. Plum. O, i znowu przestał skakać. No co za... On się tam gdzieś zatrzyma, no, zawiesi na jakimś murze. Dobra, w dupie to mam. Dlatego tak widzowie lubią tą serię, ponieważ mi to nie wychodzi. Wy się śmiejecie, że ja przeklinam. Ojej, dwa razy? Nie, raz tylko. Tupni. Wy się śmiejecie, że mi nie wychodzi i jest tak jak z tymi kulkami, które... Ale wczoraj już byłem prawie na samej górze, moi kochani, wiecie o tym? Wczoraj już byłem prawie na samej górze. Tu mam dwa momenty, w których mi nie idzie. Pierwszy moment to jest tutaj. Poszło. I drugi moment to jest tam dalej. Nawet tu. O Jezu. No i dlaczego ja tu spadłem, jak to było wszystko w porządku? Proszę się tam nie kłócić na czacie i nie straszyć. Galakser, nie masz suba, nie masz prawa głosu, pamiętaj. Ky. No dobrze, zrobiłem kulkę. Zrobię i to, nie? Zrobiłem piłkę, to zrobię i to. I znowu przestał skakać. No i znowu przestał skakać na chwilę, no. Nie wiem, czy powinienem dalej iść, jak zmarnowałem te kilka sekund w moim przypadku. Wczoraj byłem tutaj, na samej górze, wiecie. I już widziałem się z gąską. Tylko że zanim doszedłem do gąski, to mi się czas skończył, nie? Jest gąska. I widzicie? I właśnie to samo wczoraj było. To samo wczoraj było. A ja powinienem szybko co? Podbiec i rąbnąć tego, tak? Wypieprzyć... Szybko wypieprzyć to i wziąć to, jak ona to widzi, nie? I jeszcze jest ten etap, że muszę to wypieprzyć. Mam nadzieję, że dostał perma. Piko, czemu ty Galaxera tu ten na perma? Doszliśmy już na samą górę. Gdybym miał te kilkanaście sekund, czy tam kilka, które spieprzyłem na początku, a pomimo tego dalej biegłem, to może. Czyli to jest mógłbyś nawet dla takiego leszcza, jakim ja jestem. Kurczę. Ileż można? A czy kokos na górze ustawiłem? Kaktus, no. Jaki kokos? No przecież jest ustawiony, nie widzisz? Już dawno jest. Nie widzisz? Jest. Ja bym chciał już tą grę przejść. I mieć spokój. To jest bardzo fajna gra, fajna historia, fajna opowieść, natomiast te momenty, w których jest to bardziej zręcznościówka niż gra logiczna, nie są na mnie za bardzo, nie? Bo ja się tutaj męczę. W sensie męczę. Próbuję wykonać rzeczy niemożliwe, czyli mieć szybkie palce. Jakbym chciał mieć szybkie palce, to bym grał w LOL-a, tak? Na arenie międzynarodowej. Kurwa, no i dlaczego on mnie doskoczył? Czasem jego zachowania są dla mnie dziwne. Galakser, nie płacz, bo masz zdjętą czasówkę, 10 minut nie minęło na pewno, więc nie narzekaj. I nie pytaj, bo ci nie zdejmą później, a ja cię nie obronię, bo nagrywam odcinek. Bo to musisz się przy krawędzi ustawić. Ja wiem, Pistach, tylko jak ja się tak będę przy każdej krawędzi ustawiał, to mi czasu zabraknie, rozumiesz? Bo ja już wczoraj się ustawiałem tak przy krawędziach i później się skończyło tak samo.
Ja już skakajkę opracowywałem 2 odcinki temu, nie? No Bóg! I co teraz? No i co się stało? No i co? Jestem opanowany, gdybyś się częściej na streamach pojawiał, to byś wiedziała, że w tej grze... No co się stało? Miałeś smoka rzucić? To fajnie, że mi powiedzieliście. Wczoraj mi mówiliście, masz zabrać tą kulkę jemu sprzed oczu. To zabrałem. No to fajnie. Fajnych mam kolegów. XDD. Smoka miałem rzucić. No to fajnie, że się dowiedziałem. Wczoraj co było? Masz zabrać to i wtedy smok będzie zły, że mu zabierasz kokosa. Ananasa czy jaką tam. To za ludzie. To ja tu wykonałem run życia jak Forrest. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. A wy mi teraz mówicie, że jeszcze miałem rzucić. Dobra. Najgorsze rzeczy chyba są za nami. Śmierć w browarze, ale to jest cudowne. Śmierć w browarze, moi drodzy. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to. Śmierć w browarze. Śmierć w Wenecji. Widzicie to? Widzicie to? Mamy tam pucharek nasz. Mamy? Jest nasz pucharek. Ale czego ten... Czego to się dalej świeci? Czy ja tam coś jeszcze muszę zrobić? Czy to już się nie świeci? No dobra, jaki to był numer? Halo? 5. No i co mam dalej robić? Halo? Mogę teraz wyjść stąd? Nie, ten? Tu piwo, wszędzie piwo. I teraz, moi drodzy, wiecie co jest? I teraz w tej grze chodzi o to, żeby od nowa wszystko zrobić. Nie, teraz mam wyjście... Pójdziemy po piwo! Finish the game! Moi drodzy, obudziliśmy się. To był dobry browar extra strong. To był dobry browar extra strong. Ale mnie potelepało. Ale mnie potelepało. No Maciej, Maciej jak malowany. I co, znowu pijesz? I znowu teraz pijesz? Wobo się naklikał lochy i odpalił Counter-Strike'a. A game by Fabio Ferrara, Gameplay Mechanics. Moi kochani, jedyne 24 minuty, soundtrack i w ogóle wszyscy są świetni. Gra była niesamowita, piję, ale tego słabszego. Okej, okay, Steam Community, Valve, thanks for watching, moi drodzy. Ale moi kochani, to nie jest koniec, bo po pierwsze musimy wrócić na chwilę tutaj do tej, to była pierwsza plansza, nie? Ta małżowina. Która plansza była pierwsza plansza? Nie, no to weźmy kontynuuj. I co będzie na kontynuuj? A znowu jesteśmy tu. A, że możemy sobie jeszcze raz wyjść. A, elegancko. Teraz możemy po prostu po amerykańsku... Moi drodzy, ja dobiegnę do tego piwa. Nic mnie nie zabije. Elegancko. Wypiłem piwko, jestem świetny. Ej. Rozrzucimy szkło na ulicy, co?
Może się jakiś tir rozwali. Halo? No wrzuć też. Ej, no. Dlaczego te ciężarówki nie chcą mnie zabić? Geronimo! No lipne te ciężarówki są. Dobra, wezmę kosz na śmieci. Nie mogę? To szkoda. Dobra, jedziemy. Halo! Halo! I bum! Dobra, czyli tu nie chciałem kliknąć kontynuuj. Bo kontynuuj skończyło się tak, jak się skończyło. Teraz musimy od nowa tu klikać wszystko. Entery nie działają, escape'y nie działają, beer extra strong nie działa. Więc musimy tą scenkę obejrzeć jeszcze raz. Halo, halo. No pij już tego normalnego browara. My natomiast musimy tutaj jeszcze... Nie będziesz tutaj Rice obrażał. Dobra, obudziłeś się już? Naprawdę? Za każdym razem ja muszę te całe gameplaye czytać, mechaniki, charakter, design? Entery nie działają? Moi kochani, to tyle jeśli chodzi o ten odcineczek. Widzimy się jutro w kolejnym odcineczku, bo to nie jest wszystko z tej gierki, wiecie? Przeszliśmy fabułę, ale tu są jakieś ekstrasy. Poza tym musimy zrobić tu jeszcze jedną rzecz, ale to już jutro. Także do zobaczyska, trzymajcie się, siemano i pa pa!